Hej, ja jestem Juno i witam Was w odcinku numer 6, w którym to będziemy błąkać się po ciemnym mecze z gry Silent Hill 3. Zapraszam. Heather, wyłaź. Serio? Zabiło mnie? Aha, fajnie. No to trzeba wczytać, krótko mówiąc. Okej. No, Heather. Głupie to jest jakieś. Heather, wyłaź. No, ja nie ogarniam, jakie mam z tych torów wyjść. Ale zaraz. Spokojnie. Czy ja w ogóle... Fajnie, fajnie. Czy ja w ogóle mam schodzić na te tory? Nie wiem, nie wydaje mi się. Nie, nie schodzą. Nie wiem, gdzie iść, nie mam mapy tego miejsca. Przydałaby się mapa, naprawdę. O, tu są schody jakieś na górę. Muszę ogarnąć, gdzie ja jestem, naprawdę. Co ludziska, nie ogarniam tego. Wiecie co? Nie chcę za bardzo się zgubić, więc zaraz do Was wracam już, jak to ogarnę wszystko. Okej, znalazłam coś dziwnego. Przechodziłam obok tych telefonów i jeden z nich zadzwonił. Wiecie co? Postanowiłam sobie wczytać. A, i najpierw jak przeszukiwałam to miejsce... Znalazłam jakieś dziwne telefony i później postanowiłam sprawdzić w internecie, czy do tej lokacji powinniśmy mieć mapę. I gra mi jakoś dziwnie powoli chodzi, ale mam nadzieję, że to się rozkręci. I z tego, co się dowiedziałam, to gdzieś mamy znaleźć mapę. Więc tej mapy na razie będziemy szukać. Okej, wiem już mniej więcej, gdzie jestem. Bo po prostu, no, jak już wiem, że mam znaleźć tą mapę, to chyba znalezienie jej nie będzie takie trudne. Mam taką nadzieję przynajmniej. O mój Boże, nawet nie chcecie wiedzieć, jak bardzo teraz się boję w to grając. I jestem trochę poirytowana, że tak się gubię i w ogóle... Heather ma ładne nogi. Takie gumowe trochę wyglądają, ale ładne w sumie. Co to za miejsce jest, no? Szczerze, nie mam pojęcia. Spróbujmy może, nie wiem, przejść tam. Jakby co, to się wrócimy, co nie? O, i proszę bardzo, jest mapa. A jak mamy mapę, to chyba jakoś przeżyjemy. Więc tutaj zapiszę, żeby już, nie wiem, jak zginę czy coś, to się nie gubić. I tak, więc sprawdźmy tą mapę naszą nieszczęsną. I tak. O mój Boże, te wszystkie platformy trzeba będzie jakoś posprawdzać. No nic, spokojnie. Najpierw jesteśmy tutaj. Pójdziemy sobie gdzieś w dół. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś tam pójdziemy. i znajdziemy się tutaj, więc mam nadzieję się za bardzo nie pogubimy. Teraz tam, nie wiem, nie będę latać, czytać tej książki, znaczy magazynu właściwie, no bo ponieważ, ale się teraz już wypowiedziałam i tylko się pogrążam. Ponieważ już w kolejnym, jeszcze lepiej, w poprzednim odcinku przecież sobie poczytaliśmy co nieco i myślę tak, platforma 1, 2... Nie wiem, może pójdziemy przed siebie po prostu. Czyli tutaj. Aha. Czyli jednak chyba nie. Okej, zamknięte. Czyli po problemie. Juno, o tej godzinie nie powinnaś próbować gadać, ale nawet nie jest tak późno, tylko po prostu kawa przestała działać i nie wiem, chce mi się spać strasznie. Znaczy można nie tak strasznie, bo w sumie jest... Gra mnie wciągnęła i nie chcę jej wyłączyć. Znaczy, właściwie to chcę, ale nieważne. Czyli możemy iść tylko do platformy numer 4. Załóżmy. O nie! Czy tutaj coś jest? Gdzie ja jestem w ogóle? Okej, to jest chyba platforma... Nie wiem, może 1? O mój Boże, to jest jakiś taki duży teren i ja go nie ogarniam za bardzo. O Jezus! Gonią mnie psy z dziwnymi głowami, albo nawet bez głów, w sumie nawet nie wiem. Nie przyjrzałam się i naprawdę, uwierzcie mi, takiemu zwierzęciu człowiek raczej nie chce się przyglądać, a już na pewno go głaskać, czy mieć z nim jakiekolwiek interakcje. Nie wiem, mapa. Gdzie jestem? O Boże, jestem przerażona. Ta mapa mi nic nie mówi, naprawdę. O, zobaczcie, mamy tutaj coś, tylko... Heather, bądź grzeczną dziewczynką i podejdź tu i weź to. I teraz chyba możemy... Właśnie nie wiem, co możemy w sumie. Wrócić na górę i do tamtej platformy numer... Nie mam pojęcia, jaki to był numer, ale na tej z łańcuchem na drzwiach. Tylko gdzie były schody, no, ludziska. Jeszcze zakrypłam na dodatek. Nie podoba mi się to wcale. Heather, wstawaj, kobieto, wstawaj, moja droga. Tu są schody, spokojnie uciekniemy sobie. Nie wiem, dokąd one mnie prowadzą. Że co, proszę? Gdzie ja jestem? O. Help drinki, jakieś... Nie wiem. Tu chyba coś jeszcze jest, bo Heather na coś patrzy. Dziwne to. Okej. Wzięliśmy wszystkie help drinki i czuję się spełniona i mogę zapisać na kolejnym slocie. O mój Boże. Mam nadzieję, że mogę nadpisywać grę jakby co. Bo tak to będzie chyba źle, jeśli nie mogą nadpisywać gry. Ale no nic tam. Idziemy na górę. Aby nas pieski nie zeżarły. Szukamy jakichś schodów tutaj, nie wiem, gdziekolwiek. O, schody na górę. To będzie dobre. Gdzieś był ten łańcuch. Nie pamiętam gdzie zupełnie. Czekajcie. O mój Boże, ale ja się gubię w tej grze okropnie. Ja wiem, że oglądanie tego musi być jakieś męczące pewnie. Czy nie wiem, pewnie jakby było bardzo męczące, to by nikt tego nie oglądał. No, Heather, myśl, przecież mamy teraz coś tam... O, właśnie to. Idziemy tam. Czy tutaj co... O mój Boże, jakiś straszny wagon. Ale do wagonu zobaczymy, później go sprawdzimy. O nie, słyszę straszne dźwięki. Tu jest wejście, więc zobaczę właśnie przy okazji, czy można nadpisywać grę. Można. Tak, można? Mam nadzieję. Bo jak nie, to zabiję twórców tej gry. Okej, nie mogę otworzyć. Co to jest? Mamy shotguna, ludziska. Mamy shotguna. Zaraz, czy tu coś leżało, czy mi się wydawało? O mój Boże, jakiś straszny dźwięk. Coś mnie tu pewnie zaatakuje zaraz. Tak, coś mi na łeb wyskoczy. Ja to czuję w kościach. No nic. Idziemy tutaj. Bądźmy odważni. Aha. Nie pójdziemy. I dobrze. Ja się cieszę. Nawet nie wiecie jak bardzo. Ładny prezent swoją drogą. Ktoś komuś chciał chyba kupić. Naprawdę. Shotgun to cudowny prezent. Szczególnie w takich okolicznościach. Prawda? W Silent Hill. Okej. I wychodzimy stąd natychmiast i słyszę jakieś... O Jezus, nie. Co to jest? Nie mam pojęcia, szczerze. I chyba nie chcę wiedzieć, wiecie? O, mogę iść na górę. Ja się cieszę bardzo. Sprawdzę mapę. O mój Boże. Nie no, tutaj nic nie ma, więc... Coś tak czuję, że musimy wrócić na dół, a ja tylko spanikowałam i uciekłam. O Boże. Co to ma być, ludziska? Jakiś grubas. Zaraz, tu było te wejście. Nasze pierwsze... Kurczę, jak on zapieprza. Pewnie nie wejdzie za nami, prawda? Ale może się zdziwię. Tak, zdziwiłam się i to bardzo. Heather, wyłaź. Jezu. Tu nic nie ma, no. Nie wiem, może mamy iść... Pomyślmy spokojnie, tu było coś jeszcze, jakieś przejście dalej. O właśnie, o tym mówiłam. Może mamy zejść na tory? Chociaż nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Ale ja tylko na takie pomysły umiem wpadać, więc zejdziemy sobie na tory. Ile mogę gdzieś zejść na tory? Tutaj nie. Więc już sama nie wiem po prostu, naprawdę. Zaraz, mapa. A może tam w drugą stronę za wagonem? Nie wiem, ja już tu kombinuję ile mogę, ale pamiętam, że jak był ten grubas, to przecież więcej chyba wagonów się zwiedzało, albo... Coś mi się wydaje, nie wiem. Heather, biegnij, kobieto. O Jezu, ale on jest szybki. Nie wiem, no. Przecież można było coś tutaj zrobić. Zaraz. Wiem, że jak się wyłączyło latarkę, to wrogowie nas nie widzieli, więc... Wyłączymy sobie latarkę. I teraz sobie sprytnie tak pobiegamy. Mogę przejść tutaj? Albo tu? Nie. Okej, a tutaj? Też nie. Tu. Ewentualnie tu. Wiecie co? Jest późno. Nie mam pojęcia co robić. Chyba zajrzę do jakiejś solucji albo coś i wrócę za chwilę, bo nie ogarniam tego, a nie chcę mi się tutaj samej gubić. No, ziomeczki, śmiało możecie mnie nazwać najgłupszą osobą, jaka miała okazję grać w Silent Hill 3. Dlaczego? Dlatego, że jak tylko zajrzałam do solucji, okazało się, że tu są schody. I to tyle, jeśli chodzi o moją przygodę z solucją, ponieważ jak zobaczyłam, że tu są schody, wyłączyłam.